Gość poranka. Dynki. Igor Goszkowski jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytaliśmy w konkursie do trzech razy sztuka film Nie lubię poniedziałku. Pan lubi? Poniedziałki? Tak. Bardzo. Szczególnie poniedziałko poranki, <noise> <noise> kiedy... <głosy> Trzeba się stawić do radia, ale powód jest, myślę, satysfakcjonujący i ważny, bo w roku Gustawa Herlinga Grudzińskiego po raz pierwszy na ekranie, po raz pierwszy w teatrze telewizji, inny świat, w pana adaptacji i reżyserii, zadanie karkołomne. Jak sobie pan najpierw jako autor adaptacji i, i, i reżysera, a później ekipa poradzili z, z tekstem Gustawa Herninga Grudzińskiego? To chyba najtrudniejsze w moim, w moim dorobku wyzwanie adaptacyjne. I, e, I najpierw powiedziałem, że koniecznie chcę robić właśnie ten tekst. E, ale e, kiedy siadłem już tak do, do, e, do konkretnej pracy adaptacyjnej, to okazało się, że e, to wcale e, tak e, e, sprawnie nie idzie. Że to nie jest łatwe, bo. E, Trudne. E, nie jest to łatwe z jakiego powodu? Dlatego, że jest bardzo mało dialogów, dlatego, że właściwie. E, 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 Cała, całe to dzieło składa się z takich mikropowieści fascynujących, jeżeli chodzi o, o, o takie właśnie mikrozdarzenia, natomiast z których dużo trudniej ułożyć ciąg, e, e, który w, e, dramaturgiczny, który w, te, w teatrze jest jakąś taką e, koniecznością, żeby utrzymać uwagę. Napięcie, widza. prawda? To e, w czym te dramaturgię e, Pan e, odnalazł? To, co wiedziałem na samym początku, to że ostatnia scena książki Grudzińskiego będzie klamrą dla, dla spektaklu. Czyli spotkanie w Rzymie z ze współwięźniem, który już po wojnie, który w 1945 roku, który odwiedza Grudzińskiego i prosi go o jedno, to znaczy, żeby powiedział rozumiem, Rozumiem w sytuację, w której, w której ten więzień, jego podpis decydował o śmierci czterech niemieckich współwięźniów. I to wiedziałem, i to była taką podstawą tej śmiałości, że w ogóle się za te, za te adaptacje zabierałem. Natomiast później najważniejszą decyzją chyba było to, że te linie dramatyczne turgiczną, podstawową, tworzy 7-8 dni e, głodówki głównego bohatera. I właściwie na tym kręgosłupie akcji rozpinana jest cała retrospekcja, bo e, te 8 dni w, e, w tym karcerze, w tej izolatce jest takim momentem, kiedy e, chronologicznie wchodzą wspomnienia, retrospekcje z całego, całego e, pobytu grudzińskiego w obozie, do momentu, kiedy decyduje się on na głodówkę. To jest sytuacja, kiedy jest się sam na, sam na sam ze sobą, z myślami, z fizjologią, ale też z najważniejszymi pytaniami. Tak, i to właśnie zdecydowało o tym, że, że podjąłem taką decyzję, że to bycie sam na sam no, zmusza do tego, żeby. Gdzieś e, e, takiego rozrachunku swojej obecności w tym innym świecie, świecie e, zdominowanym przez zło, przez zło zorganizowane, w takim rodzaju piekła na ziemi właściwie. To jest podróż przez piekło, ale podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze zagadnienia mhm. etyczne. E, Zestawia się ze sobą często prozę Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga Grudzińskiego, aby podkreślić, że w przypadku pierwszego człowiek to było skóra i kości bardzo często w rzeczywistości obozowej i instynkt. W przypadku tak. Gustawa Herlinga Grudzińskiego to jest wiara w to, że jest zawsze coś więcej, mimo okoliczności. Tak, i, i przez, w tej podróży bohater, pod tymi skorupami, pod tymi jak strumień wyjętymi kostiumami, to drapuje się gdzieś człowieka. Nie tylko w sobie wydaje mi się, ale też w tych współwięźniach, gdzieś, gdzieś tam coś pięknie, ludzkiego w nich jest i, i myślę, że on te odrobiny zbiera, a potem daje mu to siłę do tego, żeby przetrwać tę głodówkę i dać świadectwo istnienia tych ludzi, często znikających bezpotomnie, bo w obozie właściwie znika się bez śladu, bez grobu, bez, bez zapisku pamięci. To właśnie niektórzy współwięźniowie o to prosili Gustawa Herninga grudzińskiego prawda, żeby gdzieś te ich historie nie były zapomniane, bo, bo jest ktoś, kto, kto jest świadkiem, kto być może przetrwa, kto opowie, o, o, o tym losie, o tej niedoli. No i stąd, stąd siła tego dzieła, wydaje mi się. A co dała siła tego medium, jakim jest teatr, telewizji, dla tej inscenizacji? Wydaje mi się, że, że możemy bliżej podejść do dramatów poszczególnych postaci. To znaczy, one, kiedy wyłonione z pamięci Grudzińskiego, jednak odbywają się tu i teraz, to mają porażającą siłę właśnie takim, powiedział, dramatu na poziomie e, tekstów dostojeckiego. A umowność, która dla teatru telewizji także jest e, niezwykle ważna, czasem konieczna? To takie decyzje reżyserskie, które wydaje mi się, że e, e, dały właśnie taką przestrzeń umowności i, i, e, i w jakiś sposób wydaje mi się... E, przekraczają taki rodzaj naturalistycznej dokumentacji na temat obozu. Taką decyzją jest na przykład to, żeby, że nie kręciliśmy te, tego teatru w, w lokacjach realistycznych, tylko wszystkie one za, zaaranżowane zostały w hali, w, też wybraliśmy halę. W starej papierni w Konstancinie, która już nosiła ślady zużycia i, i już te mury i ta podłoga dawały nam taką podstawę do tego, żeby na tym budowana scenografia w tej zużytej przestrzeni już była jakąś taką metaforyczną przestrzenią. A dlaczego zdecydował się pan na niemal całkowitą marginalizację oprawców? Bez których przecież zło nie istnieje. Ten inny świat, warunkiem istnienia innego świata są właśnie oni. Tak, ale to jest taka. Ja myślałem o tym, że to jest zło zorganizowane, e, a ta organizacja polega na tym, że po pierwsze e, e, organizuje ją ciężka, niewolnicza, nadludzko ciężka praca i e, to, że ci ludzie są skazani na głód i że skazani są sami na siebie. I gdzieś sami dla siebie z, są oprawcami. E, e, tak naprawdę, jak czyta się e, e, ten tekst, to ci. E, Oprawcy są schowani gdzieś na tych wieżyczkach. To wszystko jest okolone jakimś drutem kolczastym, ale to wewnątrz tego obozu rozgrywają się najgwałtowniejsze dramaty. I to jest ta decyzja: czy przyjąć te zasady obowiązujące w tym innym świecie, i wtedy stać się poniekąd oprawcą, mm -hmm. czy nie? szukać swojej drogi, a jak w przypadku Grudzińskiego, wejść w konflikt, a wręcz w taką no, walkę z, z tym systemem. Bo przecież Grudziński podejmując głodówkę, która była niewyobrażalna dla ludzi, którzy żyli na granicy śmierci głodowej. Sama decyzja, w jaki sposób z tym systemem walczyć, jakby uderza w same podwaliny tego systemu. Opowiedzmy o obsadzie, bo ona jest znakomita i wśród aktorów także debiutujący w teatrze telewizji. To też tak. piękne. To trudne, bo prawie 30 aktorów i <gryw> powinienem wymienić wszystkich, dlatego że to była naprawdę niesamowita praca i udało się na potrzeby tego spektaklu stworzyć takim Duży, ale, ale duży zespół aktorski, z aktorów, którzy wcześniej nie zawsze ze sobą pracowali. No ale tak, ale trzeba powiedzieć o Filipie Tłokińskim, który, który gra gruzińskiego, z którym wcześniej nie pracowałem, a bardzo szybko złapaliśmy porozumienie i Filip też bardzo szybko. Nawiązał kontakt z, z pozostałymi e, kolegami. To było ciekawe, dlatego że mieliśmy dwa tygodnie prób i e, ponieważ, tak jak mówiłem, ten, ten spektakl składa się z takich mikropowieści, gdzie, które, które przeprowadza nas ten główny bohater, to Filip właściwie codziennie miał próbę z innym aktorem. E, a nie wszystkich zna, bo, bo, e, bo przyjechał z, e, kilka lat temu z Francji e, i jakby nie odbył takiej ścieżki edukacyjnej, która pozwalałaby mu się zadomowić tutaj w teatrze. Więc, e, więc to spotkanie też innego trochę myślenia e, e, i innych nawyków, może nawet w pracy, to było bardzo Podnej ciekawe, energii, tak. energii również, tak. A z drugiej strony już doświadczenie Filipa Tłokińskiego, który wcielił się w postać Jana nowaka Jeziorańskiego w Kurierze, więc, więc ma doświadczenie w w takich rolach biograficznych, quasi biograficznych, bo oczywiście w przypadku Innego Świata mówimy o postaci Gustawa Alterego, y, autora. Oprócz tego Rafał Zawierucha między innymi. Tak. Wielka który... radość. Mówię, że wielka radość, że Rafał Zawierucha na, na scenie, na deskach teatru, telewizji. Tak, to też bardzo dobre spotkanie. Rafał gra ostatniego, czyli, czyli tego człowieka, który pojawia się w pokoju w Rzymie, w pokoju e, e, Grudzińskiego. no i jako prowokuje go właściwie do tego, żeby e, zmierzył się z przeszłością, bo w tym pierwszym odruchu główny bohater, podobnie jak Szalamow, e, chciałby zapomnieć to, co go spotkało w, w obozie, ale, e, ale ci, których tam spotkał, nie pozwalają mu na to. E, Andrzej Mastaler też e, e, taka, e, wydaje mi się, postać, która jest, e, postać, którą gra jest, jest przeprowadzona przez cały, przez cały spektakl. Jest takim, e, bym powiedział, przewodnikiem Gustawa po życiu w obozie. E, I też myślę, że to jest jakaś taka przejmująca rola. Muzycznie pojawia się e, między innymi Jan Sebastian Bach. Tak. Jako e, to nie mieliśmy podpowiedzi, bo wiemy, że wiedzieliśmy, że w, e, z zbyszkiem Kozubem, który, który stworzył e, muzykę, w tym również wybierając muzykę Bacha, e, ponieważ w spektaklu jest scena w, w teatrze, ponieważ e, na potrzeby e, więźniów organizowano takie spektakle. Raz na jakiś czas w Kawecze, czy w takim rodzaju domu kultury, ponieważ ten świat jak właściwie skonstruowany był z takich elementów, które no, my znamy, tylko one były e, e, spotworniałe i, i wynaturzone. E, występowali tam artyści, którzy. E, Wcześniej e, grali na przykład, śpiewali czy występowali w, w, na, na najlepszych scenach moskiewskich. Stamtąd też sprowadzano stare dekoracje i oni e, na moment stawali się artystami, by zaraz potem wrócić do, do tej, tej niewolniczej pracy. I tu zastanawialiśmy się, wiedzieliśmy, że jest tam koncert e, skrzypcowy. E, I my zadaliśmy sobie takie pytanie. E, Jaki, jaki materiał wybrał ten Skrzypek i nie, przy, bez, przypa, nie przez przypadek to jest Bach, który no jakby jest innym porządkiem, jest też jakąś kontrą wobec, e, wobec tego, co, tego, tej dzikości Mongolii. Inny świat w teatrze telewizji, proza Gustawa Herninga grudzińskiego w adaptacji reżyserii Igora Gorzkowskiego. Zwróćmy jeszcze uwagę na znakomite zdjęcia, bo to się podkreśla po pokazie prasowym. Jarosław Mojda, autor zdjęć. Znakomita obsada, wiele, myślę, wrażeń przed Państwem już dziś o 21.00. Bardzo serdecznie zapraszam. A ja dziękuję za wizytę. Dziękuję.